serdecznie z tej strony Bimbaj. Oto kolejny dzień, być może ostatni, barbarzyńcy, który ratuje świat. Jedziemy. Na początek muszę trochę drzewko talentów pozmieniać, bo coś mi się słabo chyba grało ostatnio. Coś mi się nie podobało. Muszę jakiegoś skilla dorwać, który wszystkich tych te potwory trzyma razem. Ale teraz zobaczymy. To jest tak, co zdobyłem ostatnio. Tu kryt nie działa na tego, na ciernie. Aha, tutaj ten amulet zmieniłem właśnie. No, nie jest taki dobry ten sprzęt. Mega. No to muszę wrzucić właśnie. Ale nie, to dobre jest nawet. Czemu ja tego nie noszę? Aha, dobra. Bo ja mam 7 sekund w tym amulecie. Dobra, ja spróbuję może przejść. Jakiś inny aspekt sobie wrzucić. Nie jestem jeszcze gotów. Ten hełm mi się podoba, ten mój. To mam życie, mam za zabicie życie. Fajny. Czyli to mam tylko. No kurczę, tutaj zmiana kosztuje. No ten też jest fajny. Kurczę, ten też jest fajny. Dobra. Ten ma 60. O nie. 68. Ma 5. Dobra, złożymy ten. No i założymy ten, no jednak. Musi tak zostać. Który mam na sobie w ogóle? Ten mam na sobie.
Tu mam ciernie dodatkowe. No trudno, na razie będzie bez tego. Albo zagrajmy może tak. Dobra, zobaczymy, czy ten jest dobry, bo ma dużo odporności na ogień i na zimno. Dobra, ale muszę trochę drzewko zmodyfikować. Ja nie będę używał już więcej furii. Sobie to wyrzucę. Raz. Dwa. Co dalej? To pójdę. Tylko czy ja znajdę miejsce na to? Znajdę. Tylko co tutaj zrezygnować z czego na chwilę, na tą chwilę? Może to raz, dwa. O, może tak. Może tak, właśnie. To jest w porządku wszystko. Tego nie mogę. Trzeba tak robić. A tam 4x5 wystarczy. To jest okej. Okrzyk bojowy tutaj. Tutaj też jest okej. To mógłbym mieć w sumie na maksa, ale pójdę to na razie. No, redukcja czasu odnowienia jest tutaj. Jeszcze jednego poziomu mi brakuje, żeby tutaj pójść. Dobra. Z takim sprzętem możemy ganiać teraz. Do ulepszenia. Weźmy sobie, ulepszmy ten. Mam tylko to, co najlepsze. Odłamki z niebios. Niech światłość. Klejnoty zdolne uchwycić światło. To legendarne w sumie mogę ulepszyć. Zapraszam, spójrz tylko. Co to się stało? Ten ulepszyłem, a ten? Nie wiem,
wcześniej mnie jakoś nie zaakceptowało. No to nie, to ja tego nie chcę ulepszać. Tego nie. Gniazdo? No, gniazdo mogę wstawić. Tu. Nie, dobra, na razie nie będziemy się bawić. Idziemy do kowala, rozwalamy to i lecimy dalej. Muszę czekać. To może mi się przydać jeszcze. Co to jest za event, jak się pojawił? Co to tu jest? O kurde. To ja tam nie dojdę w życiu. Jaka duża mapa w ogóle. Kurde. Panie, panie. Jeszcze nie. To jest gra do zrobienia jeszcze. Dobra, idziemy tutaj. O, teraz sobie znacznik położę. Wcześniej tego nie robiłem. Teraz mi drogę wskazuje. Jest luks. Muszę czekać. Potrzebuję więcej czasu. Vigo chciał, żeby to trafiło do ciebie. Był dobrym człowiekiem. A Lilith? Udało ci się? Znalazłeś ją? Niestety. Nie. Już jej tam nie było. Coś mi mówi, że to nie wszystko. Lilith zabrała klucz do piekła z ciała Ratmy. Zatem wszystko... na nic. Tylko ona dostała to, czego chciała. Nairela przybyła w poszukiwaniu legendarnych Horadrimów i nadziei. Nie znalazła ani tego, ani tego, ale miała jeszcze w tym wszystkim rolę do odegrania. Potrzebowaliśmy jej bardziej niż ona nas. Wtedy jednak nikomu nie przyszłoby to do głowy. Nikomu. Tak jak się obawiałem, Minariusowi nie można było ufać. Samo uwielbienie popchnęło go do zamordowania syna.
a z jego porzuconych zwłok Lilith wzięła klucz do piekła. Tylko gdzie może go użyć? W poszukiwaniu odpowiedzi możemy polegać wyłącznie na sobie. O, level nie wskoczył. O, teraz ważny level nie wskoczył. O, pierścień jeszcze jakiś. Odporność zimna, odporność trucizny. Kurczę, fajne nawet. Dobra, weźmy go sobie. Biżuteria. No, wszystkie odporności. Ale ten fajny pierścień jest. Tego nie potrzebuję. W sumie tego zabicie wroga główną umiejętnością przywraca. Nie potrzebuję tego. Natomiast tutaj. Tutaj pójdziemy sobie. Nie, jeszcze nie możemy. Dobra. Dobra, weźmy sobie na razie po punkcie tego, co chciałbym, żebyśmy mieli. Tutaj, gdzie są te okrzyki? Po jednym punkcie. Dobra, to weźmy sobie teraz. Ściągnijmy może ten stąd i weźmy, włóżmy w punkcie to. Już zarysujmy ścieżkę rozwoju może. No. No i teraz tu pójdziemy później, dobra. A to już? Ty ma to wyjść? A nie, nie mogę. Dobra, tak jest. Nie, no mogę. Co się dzieje? To już wykonałem wszystko. Tutaj co to jest? Zadanie dla barbarzyńcy. Porozmawiaj z mistrzynią Kowalską. Kowalską? O, to daleko. Dobra, to idziemy najpierw może... Tu pójdziemy. Położenie znacznika. Idziemy. Jest jakiś niebieski jeszcze. Muszę czekać. Dawaj! Trzeba ją powstrzymać, zanim skrzywdzi. Szalona kobieta! Tam! Pomóżcie! Zaraz przyjdziemy, tylko ja coś tutaj jeszcze zobaczę. Rozwalę jeden przedmiot. Żeby wiedzieć, co dostanę. To mi się już chyba nie przyda. No, to mi nie przyda się. Kurczę, kawał żelaza i ruda srebra tylko. A to? To są to kryształ. Ten jest dobry, ten na razie zachowam. Dobra, idziemy. Tutaj.
każdy, tylko nie ty. Cofnij się. Chodź, chodź. O, litość. A teraz je ludzkie mięso. Galena. Gotowe? Magdaleno, na świat! To już dostałem nagrodę. O, topaz, szafir i topaz. Już te lepsze kamienie. Nagrodę mam tu iść odebrać. Dobra, no to idźmy. Aż tak, tak daleko. Muszę czekać. A to zasadzka będzie. O. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Krew jest kluczem. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję na to czasu. O, topór dwuręczny. Dobrze. Dobra, no bez jaj, myślę, że nie ma tego toporu. Dobrze, dobrze, dobrze to przyszedłem. No ty co? Kurwa. Najpierw zobaczmy sobie tutaj. Ale to jest dobre. Ten miecz, co ja mam, to jest dobry. Z tym berserkowaniem. To zostawiamy. Tego nie możemy zamienić. A za to?
Nie, to nie wymieniamy tego na razie. To też to, zobaczmy. Po 10 zmianach broni zyskasz berserkowanie na 4 sekundy. No i tak w sumie. 9% szans na egzekucję. No tutaj nie mam co się zastanawiać. I tak jest lepszy, i tak jest lepszy. Jeszcze wrzućmy sobie tutaj krytyczne naciernie nie działają. Umiejętności podstawowe. Zdrowie. Moc specjalna. Obrażenia od przytłoczenia. Umiejętności podstawowych, krytyczne. Muszę coś zobaczyć. Odsłonięci. Odsłonięci, tak? Kurze, czym jest przytłoczenie? Przytłoczenie, o jest tutaj. A przytłoczenie zadaje dodatkowe obrażenia w oparciu o sumę obecnego posiadanego przez ciebie zdrowia, emocjonalnego zdrowia. To może być dobre. Aha, spowoduje przytłoczenie. Czyli każdy skill. To ja mogę użyć chyba tego przytłoczenia, tak czy siak. Dobra, tutaj nie ma co kombinować. Trafienia krytycznie działają, obrażenia podstawowe. Obrażenia przytłoczenia. Umiejętności podstawowe to używam. Dobra, weźmy sobie to. Muszę czekać. Odsłonięcie. Odsłonięcie działa. Udało ci się. Ruszajmy szybko, zanim przyciągniemy niepożądaną. Dobra, dobra, ruszajmy, no. Tutaj w gabinecie pozwolono mi prowadzić badania okultystyczne. Jeśli uwolnimy demona nawiedzającego. No ja się odpaliłem. Muszę czekać. Zanurz siekierę w wodzie święconej. Nie wiadomo, co zrobi demon, gdy już rozpoczniemy obrządek. Niebiański ojcze Inariusie! No, pozwól nam wypędzić tego demona!
Udziel nam swej łaski, abyśmy mogli odesłać diabła do piekielnych celów. Proszę, ojcze ojcu, obdarz nas swoją świętą światłością. Szybko, zniszcz siekierę! Udało się. Siekiera. No już, warto było? Warto, tam siekierę dostałem. Jeden zasnuty kryształ. Szkoda mi tego zdrowia przy zabiciu. Dobra, niech będzie. To ma spodnie fajne. Dobra, dosyć gadania. Czas się wybrać. Podróż dalej. Dobry odzysk. Muszę czekać. Może bym wylewelował ten właśnie... tą siekierę. Broń to warto. Chociaż dla ataków podstawowych. Zdecydowanie jest to warte swojej ceny. Dobra. Po 10 zmianach broni. No nie zmieniam broni kompletnie, używam tylko jednego skilla. Muszę czekać. No szkoda, szukam czegoś lepszego. Uj. Popchnijmy fabułę do przodu troszkę. O, jest wydarzenie jakieś. MZ. No wiesz, taka pora. Ale to ja nagrywam też dla YouTube'a, wiesz? Dlatego sam do siebie gadam. Jak debil, kurwa. Wróciłem z pracy. Potrzebuję na to czasu.
zadowolona. To ukryj swój charakter. Potrzebuję więcej czasu. Nie pokazuj, kim jesteś, wiesz, później taką... Ale o co ci chodzi z tym charakterem? Co? Nie mogą się dowiedzieć... Nie mogą się dowiedzieć moje prawdziwe ja. Kurwa, no nie mogą. A czemu cię nie lubią? No jak zdajesz sobie sprawę, że cię nie lubią, no to... Z jakiego powodu? To jest... O kurwa, się boją. Czy sobie może wymienię... Amatorzy, nie? A może zatem wymienię? Tworzyć na zimno błyskawicę maksymalnego zdrowia, o widzisz. Kłody pod nogi ci rzucają. To jest zajebisty pierścień. Tylko... Na błyskawicę odporność czy na zimno? Zerknijmy. Uj. Gdzie ja wszedłem? Zimno 55 aż 47. Dobra, no to na błyskawicy. O, teraz będzie okej. Muszę czekać. No to mogę ci życzyć tylko powodzenia, no ale to co ty poszedłeś o 6 rano aż? Muszę czekać. Aha. Nie jestem jeszcze gotów. Nie wiem, czy warto ich zabijać, czy nie. I idę dalej. O, skrzynka jakaś się pojawiła. Muszę czekać. Aha, tak jak życie. No, jakoś trzeba żyć, no. Dokładnie. Będziesz też mi się nie chce do tej pracy chodzić, co mam teraz. Męczy mnie robota. Ciężka jest, fizyczna. Nie jestem jeszcze gotów. Ale dobrze płatna jest, chociaż tyle. Dobra, jest teraz fabuła. A to nowe miasto jakieś? Niech światłość cię błogosławi. Jeśli czegoś ci trzeba, daj znać. To nie jesteśmy takie bronie. Co ty mi pokazujesz? Ale czemu musisz się uczyć żyć w zgodzie z nimi? Nie szukaj zwady. To może bym podniósł? No, nie, są tak jakieś perfekcyjne. Nie, szkoda kasy. Będzie wyczekiwał twojego powrotu. Ona sama się znajduje. No szukam Horadrima imieniem Donal. Przysyła mnie jego stary przyjaciel. O tej porze?
Pewnie jest w warowni. Jacy rycerze tam są. Zapytaj strażnika przy wrotach. To jest warownia. O, jakiś quest. Muszę czekać. Jest na górze, w wielkiej sali. Ale załatw to szybko. Nie jestem jeszcze gotów. Ojcze, muszę dołączyć do pozostałych rycerzy. Ty, MZ, a to ciebie zbanowali do oglądania futbolu? Znalazłem kilka starych galaktycznych, że się cię zbanował? W moich zbiorach. Może zostań. Przejrzymy je wspólnie. Mogę wziąć je ze sobą. To chyba ciebie, nie? Wrócimy do tej rozmowy. Potrzebujesz czegoś? Mam wiadomość od Lorata. No proszę. A dawno nie ciebie. Usłyszałem tego imienia. Zapomniałem. Co skłoniło staruszka do zejścia ze swej góry? To się pyta mnie, czy tutaj banują. Ostrzeżenie. Na świat zstąpiło pradawne zło. Demonica. To nie ty się mnie pytałeś zawsze? Czy tutaj banują? Skąd o tym wiesz? Na kanale? Odkryliście z Loratem coś ciekawego? Może jest to związane z tym, co widziałeś, ojcze? Tak. Właśnie do tego zmierzałem. W mojej posiadłości miał miejsce incydent. Lepiej będzie, jeśli omówimy go na miejscu. Ruszaj przodem i rozejrzyj się trochę. Spotkamy się tam i wtedy porozmawiamy. A co do twojej prośby... Aha. Ruszaj dobrej strony. Ale widzisz, na Twitchu cię banują, w życiu cię banują. Trzymaj się blisko rycerzy. Za odważny jesteś. Będę. Nie martw się. Za bardzo wyrażasz swoje zdanie może. Czekaj, tutaj to mamy. Dobra. Tu pójdziemy. Nagrodę dostałem? Nie, myślałem. Znowu zapominam o tym eliksirze. Cały czas zapominam o eliksirach. No może to też jest jakaś metoda. To ciernie są, tak? Dobra, wierzmy, to ciernie. To jest słaby na razie ten amulet. Nasz amulet, nie eliksir, jeszcze czego gotów. Nie mam. Krocz w światłości. Myślę, że czasem też wbijam do chłopaków na Twitcha, też chciałbym coś napisać, ale mówię sobie, a po co, kurwa. Niech sobie każdy gra jak chce, po chuj mam się wpierdalać. Spójrz na to, tekan. O, idziemy tutaj. Najpierw to wykonamy sobie, tutaj pójdziemy gdzieś. O, tutaj na przykład. Nawijacz zwłok, nowy jakiś potwór. Węże. Puść mnie. Runiczne tablice muszę zebrać. No to nie tutaj. Trzy sztuki. Nie jestem jeszcze gotów. O. Jest jakaś piwnica tutaj. O, tutaj jest skrzynka jakaś. Co? Czy ja wiem, czy z sentymentu?
raczej ludzie nie z sentymentu, tylko ci, co nigdy w to nie grali, a spróbują. Bo jak ktoś miał skojarzenie z Diablo, no to wie czego się spodziewać. A ci, co spróbują, to może im się spodoba z kolei. Taka wiesz, hack and slash. Jak ktoś lubi taki gatunek gier, no to zawsze zagra w to. Jak ktoś lubi na przykład Torchlighta, czy tam, nie wiem, Diablo, czy Path of Exile. Wiesz co, powiem ci, że jak ja kiedyś grałem, takie początki moje były grane na PlayStation 1 i tam na Pegasusie. No to powiem ci, że bardzo lubiłem liczby. Nieważne, jaka grafika była. Muszę czekać. Mogę być najgorsza grafika na świecie. Ale żeby ten. Ale żeby liczby były, wiesz? Jakieś statystyki, coś, to strasznie to lubiłem robić. Lubiłem się bawić cyferkami. Kurde, to lepsze niż moja nawet. Jak potem rozwinąć. Obraźnią trafień krytycznych. Tego nie używam. Nie, dobra, zostajemy. A to? Szybkość ataku, inteligencja. No trochę lepsze jak moje. Dobra, niech będzie tak. Muszę czekać. No grafika ładna jest, to już właśnie każdy mówił, że grafika ładna. Zbierz runiczne tablice z dzikiej zwierzyny. O jest. To po prostu muszę ich zabijać. O, ja mam klucz. Otworzę tą skrzynkę. Nie jestem jeszcze gotów. Proszę bardzo. O, nic ciekawego. Nie jestem jeszcze gotów. Na koniu ktoś przyjechał. Czyli muszę liczyć tutaj na dropa. Wydarzenie jest jakieś. No kurde, co mi to kleje mocno.
Muszę czekać. Się sekund, no. Nie jestem jeszcze gotów. No to wykonam to. Jeszcze boss. Potrzebuję na to czasu. Dobrze. Ten tutaj nie ma tego teleportu, co to jest? Nekromanta. Więc trzeba iść z buta. Zobaczmy. Siła woli, co ona mi da w ogóle? A, to nie chcę tego. A to bym chciał. Bo dwa gniazda ma. Podstawowe. No, to jest fajne. Mocy specjalnej to nie, ale to możemy wrzucić sobie w gniazdo. Życie zawsze na propsie. I level mi wskoczył. O, tutaj ostatni. No, to chyba tutaj pójdziemy. A, to nie. Dobra. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Rośliny. Strasznie dużą gumę to schodzi. Nie wiem, czy przeszedłem pierwszy akt w ogóle. A nie, no przeszedłem pierwszy akt, tak? To jest drugi niby, no dobra. Udało się. Nie jestem jeszcze gotów. Dziękuję. No, dał mi mikstury. Dobra, teraz idziemy za fabułą. Nie jestem jeszcze gotów. Witaj w posiadłości Ognistowia, podróżniku.
Jestem tu w sprawie ostatnich wydarzeń. Donan pozwolił mi się rozejrzeć. Wydarzeń? Więcej nie powiedział. Pewnie miał na myśli swój gabinet. Wydarzyło się tam coś... coś bardzo niepokojącego. Puszczaj mnie. Muszę czekać. No, te wstawki są zajebiste. Na streamie siedzieć. A ja znam ciebie, Donanie. Oglądaj grzecznie. Stary, zmęczony. Każdego dnia próbujesz dorównać własnemu dziedzictwu. Czego ode mnie chcesz? No. A starota? Nie żyje. On nie może umrzeć. Nie z waszej ręki. Demonie, przeklinam cię! Stałeś się taki słaby. Ja MZ. Jak skończę z Diablo, może skończę. Nie wiem kiedy. Mam kilka gier, jeszcze jest. Na razie trzy gry są w planie. Najbliższy e-football, Diablo. No i jeszcze Street Fighter 6. Ale to na razie, wiesz, to jest... Street Fighter 6 też miał premierę równocześnie z Diablo, ale mniej się o tej grze mówi. A naprawdę jest zajebista. A to jest kanał Bimbay Gaming. Wiesz, nie Bimbay, a Football. Ruch sygnał. O kurde. Co tu się stanęło tutaj? Akcja jakaś. No, bardzo dobrze. No. Zawsze mieć trzeba pozytywnie myśleć. Gdzie mam tutaj iść? Mam odeprzeć atak. Dobra. Diablo też wyszło właśnie na tego, muszę wiesz? Czekać. Diablo wyszło na PS4 chyba też. Nie wiem, nie jestem pewien. To mi się wydawało. Ja wiem, bo wypuszczam premiery, nie? Jakiego dnia dane wychodzą na swoim kanale na YouTubie i widzę, że dużo jest właśnie na tą i na tą generację. Chyba wszystkie muszę zabić. No,
buty jeszcze jakieś? Pokaż te buty. No może być. Szybkość ruchu, siła woli, to nie odporność na zimno. To słabe. Kozłoludy. Dotąd nigdy nie odważyły się podejść tak blisko posiadłości. Może przyciągnęła je obecność Lilith. W mojej wizji widziałem ją w twojej pracowni. Wizji? Co masz na myśli? Nie do końca to rozumiem, ale to nie pierwszy raz. Lubisz zaskakiwać, co? Nic dziwnego, że udało ci się zainteresować Lorata. Cóż, więc chyba rozumiesz mój kłopot. Córa nienawiści w moim domu. Musi być wściekła, że ją wypędziłem. Ten obraz, który u ciebie wisi, kogo jeszcze przedstawia? Dlaczego pytasz? Wydawało się, że odeszła, gdy ich zobaczyła. No ale ja też streamuję to teraz fajnie, Full HD. Druidzi, którzy pomogli mi pokonać Astarota. No ale w 4K tutaj widzę, nie? Ale streamuję w Full HD. Możliwe, że wpadłeś na dobry trop. Stawiłem jej opór, więc zapewne teraz ich zapyta o demona. W okolicznych wioskach stacjonują rycerze. Jeśli Lilith tamtędy przechodziła, na pewno ktoś ją widział. No 4K. To 2160, coś tam, nie? A tutaj, o. Właśnie. Pobierzmy sobie zadań. Po ataku na posiad... Tak. No 4096, czy ileś tam. No ma 4K MZ. Na pewno ma. No ma pełne 4K. Ja to nie pamiętam, ile to ma, ale ma pełne. 4160, tak? Czy 3800, coś tam. Coś takiego ma. Czekaj, chcesz to zerknę nawet teraz. Nie mogę zerknąć, bo streamuję. No to jak oszukują, no to być może oszukują. I tak różnicy żadnej nie zauważy. Bo ja nawet nie mam w sumie telewizorze HDR-a. Taki lux telewizor bez HDR-a. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nic się nie dzieje. O, tam jakiś zamek jest. O, jakiś zamek do zdobycia będzie. Ciekawe, co to jest. A to miasto nowe jest. A to? Czy jak wrócę? Ja nie wrócę już raczej, wiesz? Mój syn tutaj szkoły, chodzi do szkoły i ciężko jest, żeby wrócić do Polski. No co ja będę robił? Ja jestem po szkole agroturystycznej, kurwa. I wiesz, żona jest fryzjerką, ma swoją bazę klientów tutaj. Co my będziemy robić? No po angielsku, po norwesku. Czekaj, tutaj co ja bym wziął stąd? Rękawiczki. Nie narzekam. Nigdy nie narzekam. Odrobina ryzyka nigdy nie zaszkodzi. Rękawiczki, może się coś trafi.
Nawet nie, jeśli no ci wystarczy. No ale to nigdy nie jest za późno przecież, żeby wyjechać. Dobra, to jest nowe miasto. Co tu jest? Jest dużo miejsca, jeśli chcesz się pomodlić. Niestety, niewielu o to dba. Brakuje odwagi może, co? Nie wiadomo, jak się za to zabrać. Ja pracowałem, wiesz, na stacji i w sumie tak... kumpel mówi do mnie. No dawaj, przyjedź do Norwegii, nie? Bo on ze mną pracował i dwa tygodnie później pisze do mnie, nie? Chodź do Norwegii, Ja mówię, nie chcę mi się, nie chciałem, nie? Ale on jakoś mnie zabrał tam i już tyle było, nie? To alchemik jest? Nie żałuję. Żonę poznałem w sumie przez portal. Już nie pamiętam. Sympatia czy coś takiego. Ona w Polsce, w Norwegii. O. Pięknie. 4-5 potrzeba. Eliksir. Zabijanie bestii, demonów, ludzi. Nowe doszły jakieś. Ale ten oszukany śmierci dalej nie. W sensie jak nie kompromitujesz? A gdzie jest tego? A to ten słaby. Kolców. A tam błaźnić. No ale są takie kobiety, że nie umią z facetami gadać, no normalna sprawa. Czekaj, pancerz? Dobra, zróbmy sobie tego. Z 3. Tak. Jakś tutaj straż wyje gdzieś. No i o tym mówię, no. Co to? Tam jakieś mam jeszcze opcję nieodkrytą. No straż pożarna jakaś wyje. Coś się pali może. Magia nie rozgranicza dobra i zła. I właśnie, co ja tu chciałem zrobić? Do zniszczenia. I to będę miał aspekt. Zadaje 92. A jeszcze mocy ile daje. To ja nie chcę na razie tego. Nie będę się na razie tym bawił tutaj. Może jakieś statystyki? Wydobądź aspekt. Naznacz aspekt. Mało mam tych rzeczy. Jaśniejsza dusza. Muszę czekać. Zachowaj czujność, przyjacielu. Świat jest groźny. Lepiej się przed tym zabezpiecz. To lepsze niż zaczynanie od zera. Co to jest jeszcze skrytka moja?
to. No idziemy dalej. Idziemy tutaj. Nie tutaj. Weźmy do tej piwnicy. Szybka walka. Ładnie, ładnie, no. Nie jestem jeszcze gotów. Teraz ma być jakiś reset sezonu na dniach. Nie wiem dokładnie, którego 12. To ja na razie też... przerwę troszkę to Diablo. Muszę no czekać. I na streamach będę próbował wbić dywizję pierwszą, a później znowu wrócę do Diablo. Bo to później, no to ładnie no. Bo później to też, czy to w Diablo, czy w eFootball, to też będzie farma. Widzisz, tutaj w Diablo ci idzie exp, a we football nic. Kozwoludy, pieprzone. No, jeszcze quest mi się to odkrył. Dobra, pobawimy się. Nie jestem jeszcze gotów. Umieść kamienie. Troszkę problemy miałem. Co tu jest? Idźmy tam zobaczyć. Nie, to teraz tu. No, to w sumie mogę też to zrobić. Nie mogę. Zaraz tam pójdziemy. Nie jestem jeszcze gotów. No nie, zniknęło to. No zniknęło to wydarzenie. Szkoda.
nagrodę jakąś dostałem. Gdzieś tam, nie wiem co jest. Wilki. Muszę czekać. Muszę czekać. Uratowałeś mi życie. Umiejętności główne. Chyba te... Nie, te to są... Te. Nie używam tego. Muszę czekać. No, tu jest jakaś jaskinia. Z aspektem może. Dla czarodzieja. Dobra, no przejdźmy to. Zniszcz jedwabna iglica.
Muszę czekać. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Próbuję mi troszkę. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Co to jest? Amulet? Jak się mówi światłości, kurwa. Nie jestem jeszcze gotów. Ups, trochę dostałem tutaj. Nawet ten jest hełm. A też nie teraz. Nie jestem jeszcze gotów.
naszyjnik jakiś. Poruszę cień. O, to jest zajebiste. W końcu jakiś hełm. Maksymalne zdrowie. No, tak jak ja mam, tylko że znacznie lepszy. Dobrze. Różnie się wygląda. Ale nie. Na razie nie. Tutaj jeszcze było na górze. Muszę czekać. Jestem jeszcze gotów. Mam tak, tu mam ciernie. No bardziej mi się podoba. Bardziej mi się podoba, tylko że muszę przerzucić aspekt. Oto. No dobra, te spodnie sobie założymy, tylko muszę... To już koniec tego?
Muszę czekać. Piwnica tutaj jest. No to idźmy, idźmy do tej piwnicy. Idźmy, idźmy, no. A ten aspekt mogłem zdobyć chyba dla czarodzieja. No ale to czarodzieja nie będę grał. Muszę czekać. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Pokaż mi. O, level wskoczył. Ładnie. Uratowałeś mi życie. Uuu, pierścień legendarny. Ładnie, ładnie. Dzięki panowie, dzięki, dzięki. To słabe jest. O, czaszka. Taka dobra. To jest dobry. Zadajesz obrażenia zwiększone o 9% za każdą sekundę bez ruchu. Dobrze. Zdrowie jeszcze. Tylko za który? Ja muszę sobie dwa aspekty przerzucić, bo to założy w sumie, zmieni się z tym, bo to nie jest super.
tak. 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 I teraz przerzucimy sobie aspekt. Tylko gdzie muszę sobie ten aspekt przerzucić? Manestat. Dobra, lecimy do stolicy. Nie jestem jeszcze gotów. Nie gadaj, jesteś. Obyś nie umarł. Dobra, teraz zróbmy sobie tak. Przedmiot. To. Ale nie stąd. Nie to. Tylko z ekwipunku. Oj. Z ekwipunku. A wydobyć aspekt, dobra. Do wiosny. Co to jest? To chciałem zrobić, wydobyć. Cześć, cześć, master. Dobra, najpierw pierścionek zrobimy. Z ekwipunku. Tak, dobrze. A nie można rozłożyć na części. Nie, no co ja mam z tym zrobić? W porządku, podróżniku. Tego też nie mogę. Tego też nie mogę. Przedmiot. Naznacz aspekt. Kurwa, jak to się robi? Niech ojciec cię błogosławi. Mhm. A do zniszczenia. Ale jak stąd? Dobra, jest aspekt. 15 klocków. I teraz... Ten lepszy, ten na razie nie. Tutaj wrzucimy ten aspekt do tego pierścienia.
tak? Dobra. Tylko co ja mam zrobić teraz z tymi spodniami? Albo już mam takie, nie? Zadasz obrażenia. No tych nie mogę wydobyć. Biorę zwyczajne i zmieniam w wyjątkowe. Dobra, to wszystko mam w sumie. Tylko wiem, co zrobię. Zrobię tak po prostu. To nie. Tak. Tak. Tak? Nie tutaj. Tego nie miałem, gdy zadasz obrażenia. No dobra, no to już jest. Już się wyjaśniło. Tylko teraz co? No, trochę motania było. Zajrzyj tu. Mam wiele wybornych towarów. Rzadkich i pięknych. Gniazdo do zrobienia? Aha, to ciężko. Ulepsz przedmiot. W sumie mogę. Dobra, jeszcze do kowala bym przeszedł się. Muszę czekać.
Czy ja dobrze wszystko porobiłem? Teraz tak, tu coś muszę włożyć, biżuterię i w pancerz. Pancerz, 2,5 maksymalnego zdrowia, no dobra. A biżuterię? Poróżne błyskawice, zimno. Wszystkie odporności, 5. Pancerz. Odporność. Pięknie. A level mi jeszcze wskoczył. To nie. Dobra. Tu może być, tu blisko jest. Niesamowite. Tytuł? Dobra. O, dobra. Nie, no dajmy sobie jakiś tytuł, no. Dajcie spokój, no trzeba mieć śmiercznośny, no kurwa. Magiczny. Szybki. Szybki śmierć. Szybki niedźwiedź, dobrze. Bimbaj, szybki niedźwiedź. Emblemat. Nie, na szybki niedźwiedź bez sensu. Śmiercionośny. Prostak, kurwa, dobrze. Nie, wyłączmy to, bo to kurwa już się... To jest niepotrzebne. Ja to nie chcę mieć. Wyczyść, wyczyść, panie, ja nie chcę mieć nic. Dobrze. Dobra, to było na tyle. Już postać jest mocniejsza. Trochę tam ma życia, trochę ma już wszystkiego. Także... Co mi się to na 30 staków nabiło? Aha, bariera chyba. Także... Do następnego, nie? Trzymajcie się. Cześć.